I mamy już 11 rządek, jedna krateczka pełna, 5 pustych, 2 pełne, 1 pusta, 3 pełne, 1 pusta, 2 pełne, 3 puste i 1 pełna. Kolejny rządek, czyli to już będzie 12. Tak, to też w tej samej szerokości, czyli bez zmniejszania. Nie wiem, czy już Panie widzą, ale powoli zaczyna się wyłaniać wzór. Tutaj widać kwiatka. Jest to już, jak dobrze policzyłam, 2, 4, 6, 8, 10, tak, dobrze, 12 rządek i mamy w tej samej szerokości jedno okienko pełne, 4 puste, jedno pełne, jedno puste, później mamy 4 okienka pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedno puste, 2 pełne, 4 puste i jedno pełne. Kolejny 13 rządek. Zaczynamy od zmniejszenia o jedną krateczkę i właśnie startujemy z tego miejsca, z czwartego słupka. Robimy 3 oczka do góry na pierwszy słupek i tutaj sobie wypełniamy tą pierwszą krateczkę. Będzie to oczywiście krateczka pełna brzegowa. 13 rządek. Zmniejszyłyśmy o jedną krateczkę i mamy jedną pełną, 3 puste, jedną pełną, jedną pustą i dalej mamy 1, 2, 3, 4 pełne, czyli 13 słupków obok siebie, jedną pustą, 2 pełne, 3 puste i jedną pełną. Kolejny 14 rządek w tej samej szerokości. Mamy już 14 rządek, jedna krateczka pełna, 4 puste, 2 pełne, 1 pusta, 1 pełna, 1 pusta i 3 pełne. Dalej mamy 3 puste i 1 pełną brzegową. Tak to wygląda. I to jest już 14 rządek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dobrze. Przerzucamy na drugą stronę i będziemy już robić rządek 15, gdzie są tylko dwie krateczki pełne, więc ten wzór jest naprawdę bardzo prosty. I zaczynamy z czwartego słupka, tutaj 3 oczka do góry. Ta pierwsza kratka brzegowa jest kratką pełną oczywiście, czyli 4 słupki obok siebie. No i co dalej? Po prostu wykonujemy krateczki puste. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, no i sześć. I teraz ta jedna krateczka to kratka pełna. Mamy kratkę pełną. Następnie jedna krateczka pusta. I jedna pełna, czyli tutaj sobie dorobimy po prostu 3 słupki. O. I co, do końca robimy już krateczki puste i kończymy o jedną krateczkę wcześniej. Czyli tych pustych mamy 1, 2, 3, 4,
No i jedna pełna. Tutaj na mostku muszę wykonać dwa słupki, a trzeci już po prostu wkłuwam w słupek z poprzedniego rządku. O, i tak to wygląda. Już chyba widać w pełnej krasie no, ten kwiatuszek, który miał się wyłonić. I teraz przerzucamy sobie na drugą stronę. I teraz robimy jeszcze raz w tej samej szerokości, czyli tutaj ponawiam tą kratkę pełnobrzegową. Następnie robimy krateczki puste. Raz, dwa, trzy. Cztery, no i pięć. No a tutaj sobie robimy dwie krateczki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Ja już mam trzy, cztery, pięć, sześć. No i 7. O, tak to wygląda. No i dalej w zasadzie ponawiamy znowu krateczki puste. Czyli raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, no i jedna pełna brzegowa. O, a kolejny rządek będziemy zaczynały oczywiście od zmniejszenia, czyli przeskakuję sobie oczkami ścisłymi na czwarty słupek i z tego czwartego słupka trzy oczka do góry. Na pierwszy słupek na mostku umieszczam sobie oczywiście dwa słupki, no a trzeci już opieram na słupek istniejący. Ok, no i jeśli chodzi o ten wzór w tym rządku, no to on jest naprawdę bardzo prosty, wręcz banalny. Ponieważ robimy tylko jedną krateczkę pełną i ta krateczka pełna będzie dokładnie w tym miejscu się znajdowała. Czyli najpierw zrobimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krateczek pustych, no i jedną pełną. No i mam właśnie już ten 17 rządek. Tak jak mówiłam, on składa się tylko i wyłącznie z jednego pełnego okienka, więc zmniejszamy o jedno z prawej i z lewej. Proszę popatrzeć, jaki ładny tulipanek wyszedł. I mamy jedno okienko pełne, sześć pustych, jedno pełne, cztery puste i jedno pełne. Dalej już nie ma wzoru, są same krateczki pełne, więc omówię już ostatnie rządki razem po prostu, bo same puste kratki to myślę, że nie ma sensu tak każdego rządku z osobna omawiać. Kończymy już górną część pisanki. Ja dorobiłam tutaj jeszcze trzy rządki. Pierwszy nad wzorem, no to zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej i po środku mamy 4, 6, 8, 9 pustych krateczek. Drugi znowu zmniejszamy o dwie krateczki z prawej i z lewej. Właściwie o jedną, tak? Tylko już dodałam o jedną krateczkę z prawej i o jedną
z lewej. No i mamy już tutaj 7 pustych krateczek. I przedostatni końcowy rządek to są 2 kratki pełne, 3 puste i 2 pełne. Przechodzimy już do ostatniego rządku. I w tym ostatnim przechodzimy sobie oczkami ścisłymi. O, na ostatni słupek z tej grupy pełnych krateczek. O, i z tego miejsca startujemy. 3 oczka na pierwszy słupek. Na każdym mostku po 2 słupki. I tutaj też sobie zahaczamy. O. O, i to jest koniec górnej części. Zostało nam jeszcze 12 rządków do wykonania, ale z tej części dolnej. I tak, proponuję, tu gdzie była nitka, to ją chowamy, a dowiążemy sobie z przeciwnej strony, żeby nie robić takiego zgrubienia podwójnego, no bo wiadomo, że będą 2 nitki. Tutaj już oczywiście urywamy. Sznureczek. O, i można już sobie fajnie zakończyć i po prostu schować tą nitkę, żeby nie była tutaj nigdzie widoczna. Ok, już mam wykonany pierwszy rządek od dowiązanej nitki. Zaczynam od tego miejsca, gdzie był ten mały kwiatuszek i w tej samej szerokości. Jedna kratka pełna, 5 pustych, 2 pełne i 1 pusta. 4 pełne, czyli 13 słupków. 1 pusta, 3 pełne, 2 puste, 1 pełna. I już widzę, że zrobiłam błąd. 2 puste i oczywiście ostatnia też jest krateczką pełną. Jest to krateczka pełna brzegowa. No właśnie, czyli tutaj muszę sobie poprawić. A przed nami zostało jeszcze do wykonania 11 rządków i pisanka będzie gotowa. No i już mamy drugi rządek od dowiązanej nitki. Zmniejszamy sobie o jedną krateczkę, czyli wskakujemy od razu na czwarty słupek. I jedna kratka pełna, 2 puste, jedna pełna, jedna pusta, jedna pełna, jedna pusta. 2 pełne, 1 pusta. I teraz tutaj mamy raz, momencik, bo coś mi nie pasuje. Raz, 2, 3, 4 krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 2 puste, 2 pełne, 2 puste. No i 1 pełna brzegowa. Kolejny rządek zaczynamy w tej samej szerokości, czyli na razie nic nie zmniejszamy. Mamy już trzeci rządek od dowiązanej nitki i mamy tak, w tej samej szerokości jedna kratka pełna, 3 puste, a później mamy 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. Jedna pusta, 3 pełne, czyli 10 słupków i na przemian pusta, pełna, pusta, pełna. I na samym końcu 2 puste i 1 pełna, jeszcze jeden rządek w tej samej szerokości. No i mamy już czwarty rządek od dowiązanej nitki i mamy tak, okienko pełne, puste, pełne, 2 puste, 2 pełne, 1 puste i 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 1 puste, 2 pełne i tutaj już do końca wykonujemy okienka puste, czyli 6 pustych okienek, a na końcu 4 słupki, czyli 1 pełne okienko. Kolejny rządek to już będzie piąty od dowiązanej nitki.
po przerzuceniu na drugą stronę zmniejszamy sobie robótkę o jedną krateczkę. Mamy piąty rządek od dowiązanej nitki, tak jak mówiłam, zmniejszamy sobie z jednej i z drugiej strony o jedną krateczkę, czyli tu musimy przejść oczkami ścisłymi na czwarty słupek, z czwartego słupka zaczynamy i mamy jedno okienko pełne, cztery puste, dwa pełne, czyli 7 słupków, jedno puste, 4 pełne, czyli 13 słupków, jedno puste, jedno pełne, 4 puste i jedno pełne. Tak wygląda piąty rządek od dowiązanej nitki. Przerzucamy na drugą stronę i działamy dalej. I teraz mamy już szósty rządek od dowiązanej nitki. Akurat fajnie zaświeciło słoneczko, nie wiem czy to jest widoczne na filmiku. Jedna krateczka pełna, bo nie zmniejszamy, tutaj od razu zaczynamy z tego samego miejsca. Cztery puste, dwie pełne, jedna pusta, cztery pełne, czyli 13 słupków obok siebie, jedna pusta, jedna pełna, cztery puste i jedna pełna. Już jesteśmy właściwie przy końcu. W kolejnym rządku zmniejszamy sobie, znowu przechodzimy oczkami ścisłymi na czwarty słupek. Mamy siódmy rządek od dowiązanej nitki i tak, zmniejszamy o jedną krateczkę, mamy jedno okienko pełne, trzy puste, trzy pełne, jedno puste, jedno pełne, jedno puste, dwa pełne, cztery puste i jedno pełne. Czyli to jest już siódmy rządek, tak wygląda. Kolejny rządek w tej samej szerokości. Ósmy rządek już wykonałam i tutaj są tylko dwie pełne krateczki tak naprawdę w tym rządku. Bez zmniejszania, jedna kratka pełna, później mamy 5 krateczek pustych, jedna pełna, jedna pusta, jedna pełna i do końca już mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krateczek pustych i jedna kratka pełna. Przerzucamy sobie na drugą stronę, od razu zrobimy kolejny rządek, zmniejszamy o jedną krateczkę, czyli oczkami ścisłymi przejdziemy sobie właśnie na ten czwarty słupek, o i z czwartego słupka 3 oczka do góry. I mamy okienko. Okienko pełne, oczywiście. I teraz będziemy robić okienka puste. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. No i sześć. Po tych sześciu pustych robimy dwie krateczki pełne, czyli muszę mieć 7 słupków obok siebie. Już mam 2, 3, 4, 5, 6, 7 i znowu okienka puste. Raz, 2, 3, 4, 5, no i jedno okienko pełne. O, tak to wygląda. Przechodzimy do kolejnego rządku i ten kolejny rząd to będzie już ostatni rządek z elementem
wzoru, więc na dodatek tylko jedna pełna krateczka. Na początek przechodzimy sobie oczkami ścisłymi znowu na ten czwarty słupek. Musimy się dostać. O! Trzy oczka do góry na pierwszy słupek. Te dwa pierwsze okienka to okienka pełne mają być, czyli robię po dwa słupki na mostku. O! No i teraz trzy oczka puste. Raz. Dwa. Trzy. Jedno okienko pełne. O. I do końca już okienka puste. Zaraz policzymy, ile nam wyjdzie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć, czyli mamy pięć pustych i teraz dwie krateczki pełne. Ok, jak to wygląda? Ano właśnie tak. Kolejny rządek. Zostały nam tylko dwa rządki tak naprawdę. I kolejny rządek to jest znowu zmniejszanie, więc przechodzimy sobie tutaj po prostu na ostatni słupek z tej grupy pełnych krateczek. O, czyli tutaj muszę się znaleźć. Z tego miejsca zaczynam, czyli trzy oczka do góry i znowu dwie pełne kratki muszę wykonać. Okej, okay. Mam dwie pełne, to teraz krateczki puste. Raz, dwa, trzy, cztery, no i pięć. Pięć pustych. I tutaj już tylko wypełniamy te dwa ostatnie mostki, bo musimy zrobić dwie pełne kratki. O! No dobrze. Gotowe. I ostatni rządek przed nami. Wypełniamy tylko te krateczki puste, więc znowu muszę się przedostać oczkami ścisłymi. Tam mamy 5 pustych kratek, a ja muszę teraz zrobić 5 pełnych kratek, więc wyjdzie nam 16 słupków obok siebie. O, i zaczynamy z tego ostatniego słupka, z tych dwóch pełnych kratek. Czyli 3 oczka do góry, po 2 słupki na mostku. I oczywiście te boczne słupki też musimy uchwycić. Pierwsza kratka, druga, trzecia, czwarta, no i piąta, i mamy skończoną kolejną pisankę. Popatrzmy, jak ona wygląda. Jeszcze trzeba oczywiście oderwać nitkę i nakrochmalić. Ja będę krochmaliła w łudze,
No, taka mała, sympatyczna, wydaje mi się, że prosta w wykonaniu, więc jak najbardziej dla osób początkujących. Także dziękuję za wspólne szydełkowanie i zapraszam na kolejne wyzwania.